Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Diabeł i zapraszam was do oglądania w końcu następnego odcinka z Jewel on the Grudge. Powiem wam tak, jak widzicie, udało mi się ogarnąć trochę sterowanie. Jakaś kurwa małpa mi tu biega z tyłu. Ale jest mianowicie pewien problem, ponieważ nie zapisało mi się do tego momentu, do którego doszedłem w pierwszym odcinku. No na szczęście to... Co to kurwa skacze tam? To nie było zbyt trudne tu dojść. Co jest, kurwa, co to? Dobra, także ruszamy z następnym odcinkiem. Teraz jest troszeczkę przedstaw... Ja pierdolę, tam było dziecko! O kurwa. Dobra, idziemy do przodu, znalazłem... Jezu, to moje kroki! Ale będę srał. Troszeczkę udało mi się sterować normalnie. Ale ta gra jest naprawdę tak kurewsko straszna, że nie macie pojęcia nawet. Huu, myślałem, że już mi trochę przeszło, ale dobra, drzwi, są drzwi, trzeba będzie cicho siedzieć teraz. To, żebym kurwa nastrój zbudował. Jakaś magiczna ręka. O kurwa, cisza. Zwiecha. Kurwa, za cicho, nie podoba mi się to. Naprawdę nienawidzę takich momentów, gdy jest zajebiście cicho. O, ja jebie. Dużo musimy wejść tutaj. Nie wiem dlaczego, ale skądś mi się kojarzy ten moment. Nie grałem, nie grałem już. Nigdy nie doszedłem tak daleko w tej grze. Ale skądś cholera mi się to kojarzy. Dobra, mam baterię. I mam zdecydowanie za głośne słuchawki, ale dobra. Teraz się żyje, kurwa, najwyżej dostanę zawału. Nie wiem, tam się coś świeciło, nie wiem, czy po to się opłaca iść, są to jakieś dziwne, straszne dźwięki. Dobra, jest jakaś bateria. Nie wiem, czy się kurwa... Aha, martwe szczury, dobra. To są chyba szczury. Wróciłbym się momentalnie, ale... YOLO! Co to kurwa było? Co to było? Halo. Co to kurwa tak napierdala? Tak właśnie się zastanawiam, czy nie skrócić troszeczkę tych odcinków. Bo jest naprawdę bardzo dużo emocji w tej grze, jest ciężko cokolwiek zrobić. Musimy sprawdzić tylko coś. Okej, okay, lecimy. Po prostu skrócić o połowę tych odcinków. Muszę się tu skupić, niestety. Niestety, kurwa, serce mi bije jak szalone. Proszę, nie bądź tu. O, zakrwawione drzwi. To jest dobry znak. Zawsze zakrwawione drzwi. Halo. Są dobrym znakiem. Pierdolę, to jest takie straszne, że gram w symulator opuszczonego domu i mogę się spodziewać, że nawet kurwa ze ściany może mi wyskoczyć jakiś jebany mietek, który może mi odgryźć głowę, co to bateria. Nie! Twoja stara! Czemu nie mogę ruszyć niczym? Oh fuck my life! Czemu się kurwa obróciłem? Zbierz ten klucz. Inspection room. Nie mam pojęcia, co to jest inspection room. Ale mamy windę, która powinna działać. Powinna. Muszę się posmerać, póki nic nie robi, bo sobie zaraz wydłubię oko. Dobra, lecimy do przodu. Czemu ona kurwa tak... Słyszycie to kurwa? Aha, to jakiś alarm, okej. Myślałem, że jakieś sapanie. O, fuck! Dobra, idziemy na dół. O, ja pierdolę. Co to kurwa jest? Tam jest dziecko.
Boję się jak jasny chuj tam zejść. Jo! Nie! Przyjdź po mnie! Proszę cię, kurwa, dziecko, wypierdalaj stąd, Jezu, szczurów się nie je, one nie żyją. Coś tu biega, kurwa, coś tu biega. Nie, nie zejdę, pierdolę, boję się. Muszę. O, ja pierdolę. Nie mogę się obrócić, kurwa, bo się zesram w tym momencie. Okej. Okej. Easy. Easy shit. Pierdalasz te szczury tam? No kurwa, jaja se robisz, to ja do ciebie schodzę przez pół godziny, a ty już przestałeś gdzieś szczury. Dobra, muszę wyłączyć ten alarm. Tego tu wcześniej nie było chyba. Jak to kurwa wyłączyć? Straszny jest ten dźwięk. A przepalił się jeden dzyndzel. Ale jak go wymienić? O. Musimy znaleźć dzyndzla. No jasne! Żeby znaleźć jakiś... Nie, nie mogę tu przejść. To znaczy, że mam znowu iść na górę? Przecież na górze nie mogę wejść do żadnego pokoju. Są tylko jedne drzwi, w których jeszcze nie próbowałem zaglądać. Że... Może to będzie tutaj wejście. Dajcie mi chwilkę. Okej. Zaraz sprawdzimy. Trochę się uspokoiłem, ale to jest kurwa cisza przed burzą. Nienawidzę tego, gdy jest cały czas napięcie, wpięcie. Nagle coś się dzieje. Dobra, no chuj, idziemy na górę z powrotem. Nagle przestaje się coś dziać, bo jesteś uspokojony i nagle wyskakuje ci... To, co ci wyskakuje. Czekaj. Co to jest? Jakiś brzdynks. Dobra, czyli szukamy brzdynksa? Nie. Brzdynks musimy sprawdzić, a szukamy dzyndzla. Niech tak będzie. Będzie, że kurwa nic tam nie wlało na górę, ale coś te dziecko gdzieś spierdoliło. Nie mam pojęcia tylko gdzie. To jest beznadziejne, że on znika tak nagle, nie? Może te... A, ale nie, jest jakieś spięcie w windzie, czy ja mam... O, to bardzo miło, to chyba znaczy exit. Albo elevator, dobra. Czy to jest wejście do windy, że niby mi pokazuje. Elevator. Tu coś może trzeba kliknąć. Aha! Refleks. Dobra, powiem jeszcze raz windę. Ale nie, bo jest... Działają... Działają niebezpieczniki. Nie działają bezpieczniki, może w tę stronę. Działają niebezpieczniki, no zajebiście, Bartek. O, dobra. Co, spróbuję? To dziecko coś musiało tam trzymać. Mówię, idę sprawdzić tego dzyndzla, jeśli... Jesteś tam, Alidlaju, jeszcze? Nie wiem, czy on, kurwa, kabli na mnie poprzegryzał, nie? Od internetów. To mogło być to. Wszystko na to wskazuje. Bardzo intryguje mnie ten hełm tutaj. Coś musi być z tymi szczurami, nie tak. Bez ich za dużo. Zdecydowanie za dużo. Jezu. Oddałbym teraz królestwo z tego dynksa i zaraz mi padnie... Zaraz mi padnie... latarka. To nie oznacza nic dobrego. Kurwa, to bardzo nie oznacza nic dobrego. Wyłącz się, please! Okej, wiecie co? Idziemy sprawdzić po lewo, czy nie ma tego dynksa. Jeśli go tam nie będzie, to niedobrze. To bardzo niedobrze.
Ale to jest jedyne wyjście w sumie, bo to wszystko nic mi się nie świeci w sumie. A to wszystkie itemy, które mogę podnieść, się niby świecą. Kurwa, no urwali klamkę oczywiście. Czyli wyjścia nie ma. Ale wydaje mi się, że to może coś robić. A! Tak jak myślałem, to robi całe nic. No niestety, w poszukiwaniu Dynksa, można rzec. Wydaje mi się, że... dzisiaj już go chyba nie znajdę. No ale zobaczymy w sumie. To jest niemożliwe, kurwa, muszę jakoś otworzyć te drzwi na górze. Ostatnia próba wejścia na górę. Jeśli na górze nie uda mi się teraz otworzyć te drzwi, przestanę was męczyć. Zamknij mordę, tej! Nie mam pojęcia. Albo w sumie... zrobię wam cięcie. O, Bartek, ty durniu! Kurwa, po paru minutach chodzenia, przeczekajcie chwilę. Tworzę drzwi. Jaki tu spokój! O kurwa mać. Dobra, nic się nie dzieje. Niestety byłem na tyle głupi, żeby po paru minutach dopiero zauważyć, że podniosłem jebany klucz. Tak. Ale udało mi się zajrzeć tu w końcu. Zobaczmy, co się dzieje w tym pokoju. Miejmy nadzieję, że kurwa nic. Dobrze, że podniosłem baterię. Za dużo baterii, strasznie dużo baterii. Trzy baterie mi zeszły na to, kurwa, żebym znalazł jebany klucz. Co to jest? O! Zawsze chciałem mieć takie coś. To jest Dynks! To jest prawda, że zawsze chciałem coś takiego. Padziana! Papa! Co to było? O Jezu, przepraszam. Zrzuciłem swój mikrofon. O je, pierdolę. Na chuj zrzucasz jarzeniówki z góry. O, power switch, no dobra. Niech zgadnę, obrócę się i będzie jakaś obleśna kurwa za moimi plecami. 3-4. Nie ma. Okno. Nie chcę. A więc dobra, podejdźmy do switcha naszego Dynksa. Znaleźliśmy już Dynks, idźmy wcisnąć Dynks w ten Teges i sprawdźmy, czy ten Teges zgasi alarm. Bez rączek i małych dzieci. No kurwa, telefon, jesteś w okuliczu. No uciśnij to! Odbierz. Aha, super! Halo, twoja stara? Co jest kurwa? Co się dzieje? Wiecie co? Pierdolę ten Dynks. Ta gra jest naprawdę kurewsko straszna. I gdy myślę, że już się trochę uspokoiłem, nagle wyskakuje takie coś przez telefon. No więc dobra, mówię, że teraz odcinki będą troszeczkę krótsze. Jeszcze go trochę ukróciłem przez moją kurwa debilną baterię i tak pewnie będę musiał przejść to od początku. Mówię, są problemy z zapisywaniem tego, ponieważ chyba to się przechodzi jakimiś chapterami. Chuje, moje dzikie węże, cholera wie, o co chodzi w sumie. I muszę jakoś obczaić, jak to save'ować. Najprawdopodobniej za kamerą będę musiał przyjść jeszcze raz to samo miejsce z baterią. Czyli wiecie, zdejmę słuchawki i przebiegnę na hama w to samo miejsce. Bo coś mi nie pasuje, nie mogę tego zasejwować. Ale nie bójcie się o to. Uda mi się. Także, jak chcecie widzieć dalsze odcinki z Juona, subskrybujcie mnie, komentujcie, dajcie lajka. I siemano, do zobaczenia.